Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie w 2023 roku. Szczerze mówiąc, ja już mam dość tego, co się dzieje z uniwersum Wiedźmina i film na temat rodowodu krwi miał w ogóle nie powstać, bo wiecie, po co napędzać tą całą maszynę, ale przyglądając się temu wszystkiemu przez ostatnie dwa tygodnie, mam tylko jedno zdanie do powiedzenia tym całym producentom. Wyrzuć to do śmietnika! Rodowód krwi to nie był zły wiedźmiński serial, to był zły serial ogólnie i wszystkie problemy, jakie pojawiały się w pierwszym i drugim sezonie głównego show, są tutaj spotęgowane. Wiedźmin Netflixa to idealny przykład korporacji, która próbuje grać na uczuciach fanów, wierząc, że kupimy od nich każde gówno, które będzie miało napis Wiedźmin, a gdy okazuje się, że to nie jest prawda, to wtedy... No właśnie, co wtedy? Może niech wypowie się na ten temat szanowny pan producent i pisarz Declan de Barra. I'm nervous about the fans because when you put out something, because I know The Rings of Power came out recently and honestly, social media was so conflicted and I was like, oh my god, I would hate to be the creators of these things. No matter how amazing it is, people always compare it to the one that came first. So how do you deal with that aspect? You can't worry about it. Proszę? Whether they love it or they hate it, you know, and you're never going to be able to satisfy everybody. So you have to make a story that honors the books, and honors a good story, and I think fans are gonna love it, so. Wiecie co, ich nie trzeba wyjaśniać, tylko wystarczy dać im mówić, a sami się zaorają. Aż przypomina mi się WitcherCon, gdzie poziom żenady przekraczał wszelkie dopuszczalne normy. Sells illicit kittens in Blaviken. And Bob. Bob is Bob. A nice name for a... Bob, that's a nice name for a Witcher. Bob. Bob, Bob the Witcher. And any black... Dość. Twórcy Wiedźmina i Rodowodu Krwi są oderwani od rzeczywistości. Dokładnie rok temu w styczniu pani Lauren Hissrich, czy jak ona się tam nazywa, wdała się w dyskusję z fanami, którzy w bardzo kulturalny sposób, z szacunkiem, próbowali jej przekazać, że Wiedźmin jest po prostu źle napisany i że mogliby poprosić o pomoc kogoś, kto będzie mógł zrobić to lepiej. Odpisała wtedy ona, że tak, no masz prawo tak uważać, ale mnie się podoba to, co sama zrobiłam, więc jest okej. Okay. Już tutaj logika opuszcza ciało, ale lepiej jest chwilę potem. Ktoś napisał jej, że jest zbyt zajebista, żeby przejmować się takimi idiotami. A ona na to, no wiem. Nie powinno się karmić troli, ale girls just wanna have fun. Co? Do Mało tego, ostatnio na Twitterze z oficjalnego konta Netflixa poinformowano nas, że powstanie serial osadzony w wiedźmińskim uniwersum, który będzie family friendly. Wiecie, całe rodziny z dziećmi będą mogły oglądać sobie poczynania wiedźminów, którzy zamiast zabijać potwory, będą je nawracać mocą przyjaźni. Uniwersum Wiedźmina to jedno z najbrutalniejszych światów fantazy. Jeśli ktoś czytał książki, to na pewno pamięta okrucieństwa wojny, śmierć, biedę, niesprawiedliwość i wiele, wiele innych. I ktoś naprawdę pomyślał, że to jest super świat, który należy pokazać dzieciom. Brak mi słów. Jak wiele wielkie korporacje potrafią zrobić dla pieniędzy. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Przecież to dzieci są głównym targetem wielu reklam i są na nie najbardziej podatne. Zgadnijcie, komu będą mogli potem wciskać ten cały Netflixowy chłam, merch, jakieś zabawki, figurki i wiele innych rzeczy. Wszystko będzie szło z pieniędzy ich rodziców, ale to dzieci są ich głównym celem i to one będą monetyzowane. Nie wspominając już nawet, jak bardzo upolityczniony został Wiedźmin. Akurat tak się składa, że w tym samym czasie, kiedy wyszedł Rodowód Krwi, oglądałam Ród Smoka na konkurencyjnej platformie i tam rzeczywiście pojawiały się mniejszości seksualne, jak i osoby o różnych kolorach skóry, ale miało to sens dla fabuły i była to jedynie zaleta tego serialu, którego od Wiedźmina dzieli cała przepaść. And once I started thinking about that, when I sold The Witcher, I started thinking about all of the other people who might not see themselves represented in fantasy either. Dziwne, że zawsze o problemach świata wypowiadają się osoby, których ten problem nie dotyczy. Bo mi się nie wydaje, żeby osoby o jakiejkolwiek orientacji chciały być reprezentowane przez drugiego najgorszego złodupca w całym uniwersum, czyli Redina. Parodia. Naprawdę szanuję Henry'ego Cavilla za to, że w odpowiednim momencie powiedział: proszę mnie nie nagrywać! Ale odstawmy to na chwilę na bok, bo chciałabym się skupić na samym serialu, więc jeśli ktoś nie oglądał, a jeszcze ma z jakiegoś powodu zamiar, to zalecam wyłączenie tego filmu. Historia koniunkcji sfer była lepiej wytłumaczona w tym kilkuminutowym wstępie Barona do Wiedźmina niż przez 4-godzinny serial. Ja w sumie nie rozumiem, po co oni w ogóle zrobili z tego serial, równie dobrze to mógł być dłuższy film i mogliby skrócić ilość pojawiających się postaci na ekranie. Ale wiecie, seriale są teraz w modzie. Nie wiem, czy w planach jest jakiś drugi sezon, ale jeśli Netflix serio chce wyłożyć na to pieniądze po recenzjach, to powodzenia. Tak w sumie z tym, co napisał Sapkowski, to w serialu zgadza się tylko to, że była koniunkcja sfer, ale nawet to było spierdolone.
pierwszy odcinek, czyli Ballada awanturnicy i ostrze skąpane we krwi. Już sam ten tytuł mówi nam wiele o jakości scenopisarzy, a kolejne są jeszcze fajniejsze. Tak więc rozpoczyna się takim typowym clickbaitem. W serialu pojawia się Jaskier tylko po to, żeby go dać do trailera i przyciągnąć uwagę tych, którzy go wyjątkowo polubili. Tania sztuczka, która wprowadza więcej zamieszania niż korzyści, bo prowadzi do pojawienia się cudownej narratorki. Rola Jaskra jest taka, że służy on jej jako pióro do opowieści o historii wielkich elfów i ma napisać balladę o siedmiorgu. Samo wytłumaczenie jej intencji i czemu właściwie pojawiła się po 1200 latach, by opowiedzieć o tym światu, jest dosyć mgliste, by dać Skojatel nadzieję. Tak, to jest jedyny powód spisania tej historii. Jest to szczególnie głupie, gdy zaczniemy tą historię poznawać, bo z niej dowiemy się, że elfy to tak naprawdę niczym nie różnią się od ludzi i sami doprowadzili do katastrofy, sprowadzania potworów i ludzi na kontynent, co doprowadziło do ich upadku. Nie wiem, co w tym pokrzepiającego, ale dobra. Najlepsze jest to, że on chyba nawet nie pisze tego, co ona tam... To potężnie wkurwi Geralta. Elfy. Elfy w serialu nie różnią się absolutnie niczym od ludzi. Wyglądają tak samo, zachowują się tak samo, mają taką samą mentalność. W dodatku zastosowano taki zabieg, że połączono elfy NL i NSID w jedno i zamiast tego wrzucono jakieś klany psa czy innego kaszalota. Zrobienie takiego czegoś sprawia, że zamiary elfów z innego wymiaru, których tam w sumie nie ma, czyli elfów NL i pochodzącego stamtąd dzikiego gonu, nie będą miały w przyszłości większego sensu. Poza tym Eredin zostaje wysłany do innego świata przez złego czarodzieja z 10 chłopa i nie wiem, jak tam niby powstać ma później cywilizacja, chociaż chyba w tym serialu Netflixa tam nie ma cywilizacji. Dobra, nieważne. Wizualnie ten serial leży. To jest paradoks, że nie udało im się osiągnąć różnorodności elfów, pomimo że serial ma być manifestacją różnorodności kulturowej według pani Loren. Nawet w Wiedźminie, który wyglądał jak wyglądał, udało się coś takiego zrobić i nie trzeba patrzeć na uszy postaci, by wiadomo było, kim są. Stroje są w większości brzydkie, a zbroje wyglądają na plastikowe. Pamiętam, jak ojciec wyganiał tego fiala z klanu psa za spanie z księżniczką i ten mu oddawał topór, to widać, jak on jest po prostu słabo wykonany. Już nawet nie chcę zaczynać o makijażu tej elfki, uzurpatorki, bo jako osoba, która gdzieś tam interesuje się makijażem, mogę powiedzieć, że to wygląda jak jakiś pierwszy make-up 13-latki. Już pomijając samą technikę, ktoś nie ma za grosz wyczucia kolorystyki i miesza ze sobą przypadkowe kolory, które tworzą taki miszmasz. Tak samo było w pierwszym serialu, gdzie Triss miała źle dobrany kolor brwi, a Ciri zawsze miała pomalowane rzęsy podczas morderczego treningu w Kaer Morhen wśród męskich opiekunów. Ja wiem, to są pierdoły, ale ponownie porównując ród smoka, no tam takie rzeczy nie miały miejsca. Elfia architektura opisywana przez pana Sapkowskiego, którą możemy podziwiać chociażby w Wiedźminie 3, w Toussaint i w innych miejscach, nie ma nic wspólnego z tymi kamiennymi blokami, które są doskonałym przykładem brutalizmu. Miejscami przypomina to tą piaskową planetę ze Star Warsów i to nie jest komplement. CGI jest zrobione słabo, rzuty na Cintre, czy chociażby ten świat, gdzie Balor, bo on tak się chyba nazywał, gada z kulką, wyglądają tanio i tyle. Nie będę się nad tym więcej rozwodzić, bo chciałabym przejść do fabuły. Główna protagonistka, czyli Skowronek, jest znaną na cały świat bardką, ale w serialu, jeśli się nie mylę, ma tylko jedną piosenkę, o której ciągle jesteśmy przypominani. Wystarczy. Jest git, pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Scena, gdzie podburza ona ludzi do walki swoim śpiewem, jest żywcem wyjęta z Kosogłosa, tak więc Eili spotyka na swojej drodze Fiala, którego szczerze nienawidzi, ale łączy ich wspólny cel, więc epicka przygoda doprowadza ich do zakochania i tak napotykając kolejnych bohaterów, postanawiają zapobiec katastrofie. Bohaterowie ci pojawiają się tak szybko, że nie mamy szansy ich polubić czy poznać, tak więc ich los jest nam w sumie obojętny. Serial miał mieć początkowo 6 odcinków i to widać. Postacią, która chyba najbardziej zapada w pamięć z tej całej siódemki, jest ta krasnoludka Meldow, ale jest to po prostu taki typowy krasnolud, którego wszyscy lubią, tylko w wersji kobiecej. Nawet Netflix tego nie zepsuł. No ale wciąż nic nowatorskiego. Samo jej dołączenie do drużyny jest tak przemyślane, że aż strach. Po prostu po scenie rodem z Egzorcysty Walaszka.
pojawia się nagle znikąd, wiecie, akurat przechodziła i ratuje im dupę. W międzyczasie mamy pokazane jakieś randomowe sceny z nią, jeszcze zanim w ogóle dołączyła do drużyny, co jest zapewne pozostałością po jakimś usuniętym wątku, ale tak jak mówiłam, skrócono ten serial o 2 odcinki i nie wiem, akurat jej historię zdecydowano się pokazać, ale innych już nie. Mamy też Avalacha, którego wcale tutaj nie powinno być, ale jak już jest, to oczywiście zmieniony na jakiegoś leszcza, który nie umie przeczytać zaklęcia. Nie chce mi się nawet o tym gadać. Aha, i pojawia się w scenie po napisach, co wyraźnie wskazuje na to, że pojawi się w 3. sezonie Wiedźmina. Główni antagoniści, czyli... czyli Melvin i Balor, są tak niecharyzmatyczni, że od razu wiadomo, że im się nie uda i dobro zwycięży. Jedyne co mogę przyznać to, że niektóre sceny walki były spoko, ale to raczej zasługa doświadczonej aktorki, a grała ona z Cian. Gdzieś tak za połową serialu jest ona zaangażowana w pewną intrygę, która dla osoby myślącej powinna być bardzo przejrzysta. Niby zdradza ona tą całą ich drużynę, ale robi to tylko po to, żeby mogli bezpiecznie wejść za mury miasta. Dostaje ona od cesarzowej całe grono żołnierzy, którzy zostają następnie zabici i ograbieni i nasza drużyna przyodziewa ich rynsztunek. Nikt, absolutnie nikt dostrzegł bram, nie zauważył, że wysłali zdrowych, silnych mężczyzn, a ona wróciła z kobietą o długich włosach, o ciemnej karnacji, krasnoludką i kolejną długowłosą kobietą, która nie domaga na jedną nogę i kuleje. Dobry plan! Oczywiście w serialu pojawiają się te cholerne monolity, do których producenci się tak przywiązali, ale chociaż dowiadujemy się, skąd one się wzięły. Otóż krasnoludy używały ich onegdaj jako jakiś taki nawóz, by ziemia była bardziej urodzajna. Elfy jednak w jakiś sposób zamieniły je na potężne artefakty, które służą jako teleporty. Lubisz monolit, tak? Przyznam szczerze, że dla mnie osobiście perspektywa wielkiej, nieprzewidzianej katastrofy, jaką była koniunkcja sfery, jest dużo bardziej atrakcyjniejsza niż spłycenie tego do chęci rządzenia przez elfy. Bardzo chciałam zobaczyć, jak życie krasnoludów i elfów nagle zmienia się na zawsze, jak przeżywają horror, nie tylko okrucieństwa, jakie wyrządzają im ludzie, ale także przerażenie związane z pojawieniem się potworów. Następnie desperacka próba radzenia sobie z monstrami doprowadza ich do stworzenia genetycznie zmutowanego człowieka, który jest w stanie obronić lud. To był wspaniały pomysł na fabułę i rozwinięcie tego, co już poznaliśmy od pana Sapkowskiego. Zamiast tego otrzymaliśmy jakąś budżetową drużynę pierścienia. A propos Wiedźmina, w serialu pokazano nam, jak powstał jego prototyp i jest to zwyczajnie głupie. Oni używają do stworzenia tych eliksirów kwiatu Feinawet, który wyrasta tylko w miejscu, gdzie rozlano starszą krew i było to pokazane w 2. sezonie Wiedźmina. A w czasie, gdy dzieją się te wydarzenia, starsza krew nawet nie istnieje. Co więcej, później przemieniony Fial płodzi z Eili dziecko, a wszyscy dobrze wiemy, że mutacje prowadzą do bezpłodności. Dziecko to ma być odległym potomkiem Ciri, bo tak mówi mała Itlin. Wisienką na torcie jest jednak przemiana Fiala w grawiera z jedynki. Żeby to było chociaż fajnie zrobione, ale ja w życiu nie widziałam takiego beznadziejnego kostiumu. Na szczęście wszystko się szczęśliwie kończy, bo po zabiciu potwora nasz Fial Wiedźmin ginie i nie musimy go więcej oglądać. Aha, zapomniałabym wspomnieć, jak nazywała się reszta tamtych odcinków. Tak więc 2. odcinek to Marzenia, Upór i Desperackie Czyny. 3. Wojownicy, Stypy i Cudowne Światy. 4. Magowie, Zło i Potworny Chaos. Dobrze, tak więc myślę, że temat Wiedźmina, rodowodu krwi mam już za sobą. Jestem naprawdę zawiedziona tym, co dzieje się teraz w uniwersum Wiedźmina. Na kolejną grę jeszcze trochę poczekamy, a premiera Next Gena też odbiła się redom, no może nie czkawką, ale były też głosy niezadowolenia, więc i ja też się z tego powodu jakoś strasznie nie cieszę, bo chciałam, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Do tego słysząc, co Netflix ma zamiar wyrabiać z Wiedźminem, no ciężko to przetrawić. Zwłaszcza, że uważam zrobienie Wiedźmina filmem dla rodzin z dziećmi za bardzo nieetyczne. Ja wiem, że ten film pewnie nie będzie przedstawiał różnych krwawych i brutalnych scen, ale jednak dziecko zainteresowane tym uniwersum może sięgnąć po media, które nie są dla niego przeznaczone. To jest po prostu obrzydliwe, co wyprawia Netflix i zresztą nie tylko on, te wszystkie inne platformy. Tak więc, drodzy rodzice, ja nie mam dzieci, ale myślę, że rozsądnie będzie, jeśli nie dacie wciągnąć waszych dzieci w tą korporacyjną grę, zwłaszcza tych najmłodszych.
Dziękuję Wam za uwagę i dziękuję wszystkim moim wspierającym. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, a jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam. Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy i do zobaczenia. Pa!